Rozmowa dnia. W wojsku na pewno takie sytuacje się nie zdarzają, ale w radiu czasem tak. Technika płata figle. Zaczynamy więc jeszcze raz. Jak zwykle po 8.30 czas na rozmowę dnia w polskim Radiu PIK. Agnieszka Marszał przed mikrofonem w studiu we Włosławku. Dzień dobry raz jeszcze. A naszym gościem w studiu w Bydgoszczy jest dzisiaj pułkownik Krzysztof Stańczyk, dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia Generał Elżbiety Zawackiej. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Witam ponownie. Mam nadzieję, że teraz już będzie bez zakłóceń. Panie pułkowniku, spotykamy się w wyjątkowym momencie. W przededniu święta ósmej kujawsko-pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej będzie obchodzone w tym roku przez Was po raz drugi i będzie w tym roku wyjątkowe. Proszę powiedzieć, dlaczego takie wyjątkowe? Zgadza się. Będzie to drugie święto obchodzone przez Brygadę. A wyjątkowość polega na tym, że w dniu 29 o godzinie 10 Brygada. Otrzyma sztandar zgodnie z postanowieniem pana prezydenta z dnia 22 czerwca. Będzie uroczyste wręczenie sztandaru i przysięgę złożą również nowi żołnierze. Ilu ich w tym roku będzie? Tak, aktualnie trwa szkolenie podstawowe na poligonie w Wojewie. 43 żołnierzy, którzy zakończą szkolenie podstawowe, złoży przysięgę na sztandar, właśnie który otrzyma brygada tego dnia. Jak brzmi tekst tej przysięgi? Jaką przysięgę składają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej? Przysięga jest ogólnie przyjęta w wojsku. Zaczyna się od słów: Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. I to jest przysięga właśnie na sztandar brygady. Przysięga, która zobowiązuje każdego żołnierza, aby bronić tego sztandaru, aby towarzyszyły mu zawsze takie słowa jak Bóg, honor i ojczyzna. A więc służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to jest taka sama służba jak w innych formacjach wojskowych w naszym kraju? To jest służba ochotnicza. Nie jest to służba jak żołnierze zawodowych, są to żołnierze terytorialnej służby wojskowej, czyli są to osoby, które na co dzień z reguły pracują, uczą się, realizują się zawodowo na swoich kierunkach zawodowych, uczelniach, ale w ramach służby dla województwa, dla lokalnej społeczności wstępują w nasze szeregi i właśnie tych 43 ochotników wstąpiło i będzie miało zaszczyt złożenia przysięgi na sztandar w dniu 29. Czy te 43 osoby, które teraz złożą przysięgę, to jest mniej czy więcej niż było ostatnio? Jak to wygląda, to jeśli jest, chodzi o statystyki? To jest porównywalnie. Jeżeli chodzi o statystyki, brygada w tej chwili liczy ponad 1200 żołnierzy właśnie terytorialnej służby wojskowej, 150 paru żołnierzy zawodowych i kilkudziesięciu pracowników Resortu Obrony Narodowej. W sumie około ponad 1400 ludzi już brygada ma w swoich szeregach, gdzie przypomnę od 15... Stycznia 2018 roku brygada istnieje. Zawsze gotowi, zawsze blisko. To jest hasło terytorialsów i oddaje rzeczywiście ideę tej służby, bo właśnie chodzi o to, tak jak pan już wspomniał, żeby pomagać w swoim środowisku, żeby działać najbliżej siebie. A proszę powiedzieć, jakie są te główne zadania Wojsk Obrony Terytorialnej? No aktualnie dalej realizujemy zadania w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się, się COVID-19. Przede wszystkim wspieramy lokalne placówki medyczne, służby zdrowia, szpitale poprzez pomiar temperatury, poprzez wstępny triaż pacjentów, którzy przychodzą właśnie do tych placówek. Ponadto rozwozimy płyny dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej do szkół, bo jesteśmy w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wczoraj realizowaliśmy właśnie takie zadania na terenie Bydgoszczy. Ponadto dalej wspieramy Urząd Wojewódzki tutaj poprzez dowożenie i transport właśnie tych środków ochrony osobistej. Wspomnę, że na początku naszej działalności również wspieraliśmy Policję, Straż Graniczną. Dalej jesteśmy tutaj w Bydgoszczy, jeżeli chodzi o pomiar temperatury na lotnisku. Jeśli byli niektórzy wcześniej sceptyczni czy nawet krytyczni wobec Wojska Obrony Terytorialnej, to chyba właśnie pandemia koronawirusa, to co dzieje się w naszym kraju od kilku miesięcy pokazała, że jest to bardzo potrzebna służba, bo jesteście rzeczywiście na tym pierwszym froncie, żołnierze udowodnili swoją gotowość, swój profesjonalizm, to, że gotowi są podjąć najtrudniejszych, podjąć najtrudniejszych zadań. Czy pana zdaniem jest to, to dla was jak dotąd właśnie ten największy egzamin? Tak, można powiedzieć, że to jest sprawdzian dla całej formacji wojska Obrony Terytorialnej, nie tylko dla mojej brygady, ponieważ, jak pani wspomniała, byliśmy prawie że na pierwszej linii frontu, mówię tutaj od granic, gdzie od 14 marca żeśmy realizowali również zadania na zagranicy zachodniej Polski poprzez zespoły wymazowe, które realizują zadania na rzecz Sanepidu, poprzez wsparcie DPS-ów Caritas, Izolatoriów również na terenie województwa i nie tylko, dlatego żołnierze dali dowód tego, że chcą służyć lokalnej społeczności. Dodam tylko, że w szczytowym momencie było ponad 420 żołnierzy zaangażowanych przez ponad półtora miesiąca tutaj na terenie województwa właśnie do wsparcia lokalnej społeczności, samorządów, placówek medycznych, szpitali. Ale służba w Wojskach Obrony Terytorialnej, oprócz takiej pomocy i działania w sytuacjach kryzysowych, jak pandemia czy klęski żywiołowe, to także pełna gotowość do tego, żeby działać w razie jakiegoś ataku zbrojnego i mobilizacji. Prawda? Zgadza się. Właśnie od sierpnia praktycznie wznowiliśmy szkolenia zgodnie z kalendarzem szkolenia. Właśnie w tej chwili trwa szkolenie, tak jak wspomniałem, podstawowe szkolenie wyrównawcze oraz szkolenie zintegrowane które podsumowuje roczną y, działalność żołnierzy, którzy są od nas u nas już w strukturach y, ponad rok. I ta służba tych żołnierzy pokazuje, że oni są potrzebni tutaj dla naszej lokalnej społeczności. W jakim wieku są terytorialsi w naszym regionie? Jakie zawody na co dzień wykonują? Y, to jest cały wachlarz y, przekrój społeczeństwa tutaj, przede wszystkim y, w tej grupie, która teraz się szkoli, są to handlowcy, elektromechanicy, kosmetyczki. Grupa wiekowa 40% stanu osobowego brygady to są żołnierze, którzy są do 25 roku życia. Co czwarty żołnierz ma wyższe wykształcenie, co, piąte, co piąty żołnierz jest kobietą, gdzie na chwilę obecną jest 259 kobiet w moich strukturach. To dobry wynik. Dobry wynik, który też daje dobrą prognozę na przyszłość, ponieważ od 2021 roku planujemy rozwinąć kolejny batalion w Grudziądzu. Mam nadzieję, że właśnie zaangażowanie, a przede wszystkim możliwość rozwoju w, w Wojskach Obrony Terytorialnej sprawi, że będą chętni ochotnicy do naszej formacji. Wspomniał pan, że to jest służba ochotnicza i oczywiście dla ludzi w każdym wieku i różnych profesji, ale chcę właśnie zapytać, jeśli słucha nas ktoś, kto chciałby wstąpić w szeregi, to po pierwsze, gdzie ma się zgłosić, jak to zrobić, a po drugie, ile to zajmuje czasu, szkolenia i bycie żołnierzem, bo ci, którzy mają pracę zawodową, ale też rodzinę, dzieci, no pewnie to jest dla nich ważne. Ile czasu trzeba poświęcić? Pani redaktor, szanowni państwo, jeżeli są chętni do naszej służby, to przede wszystkim muszą spełniać następujące kryteria. Mieć obywatelstwo polskie, ukończone 18 lat, co najmniej wykształcenie podstawowe, a przede wszystkim chęci i niekarany. Jeżeli chodzi o placówki, do których powinni się zgłosić, to są na terenie województwa jest 6 komend, wojskowych komend uzupełnień, gdzie ci żołnierze powinni się zgłaszać. Również jest możliwość składania formularzy przez platformę Pułap i ostatnim takim elementem jest, są również mobilne zespoły rekrutacyjne, gdzie w każdej brygadzie, tutaj u mnie w brygadzie również taki zespół funkcjonuje i osoby chcące wstąpić w nasze struktury muszą się zgłosić do tych, do tych rekruterów. Jeżeli chodzi o system szkolenia, to jest to szkolenie podstawowe, które teraz właśnie, jak wspomniałem, trwa 16 dni zakończone przysięgą wojskową Później zgodnie z kalendarzem szkolenia żołnierze przychodzą raz w miesiącu na szkolenie rotacyjne przez rok czasu, które kończy się szkoleniem zintegrowanym, podsumowującym roczną działalność e, tych żołnierzy. Ci, którzy zdecydowali się na taką misję, mówią, że oprócz tego, że jest to właśnie ważna misja, jest to służba, to mówią też, że jest to przygoda ich życia, bo można dużo się dowiedzieć o sobie, odkryć sobie nowe cechy, nowe, nowe umiejętności, sprawdzić się w ekstremalnych sytuacjach. Tak, zgadza się. Wczoraj właśnie miałem spotkanie z żołnierzami na poligonie w Wojewie, gdzie opinie żołnierzy były bardzo pozytywne, ponieważ pokonywali oni bariery, których do tej pory nie znali, których do tej pory się bali. Przykładem są osoby, mówię tutaj o kobietach, które do tej pory nigdy się nie spinały po linie, nie przekraczały brodu z wodą za pomocą liny. Ten wysiłek, który jest włożony w czasie tego 16 dniowego szkolenia, naprawdę jest duży. I te osoby poznały swoje organizmy, że chcieć znaczy móc. A czy trzeba mieć dużą tężyznę fizyczną w takim razie, żeby się zgłosić? Czy każdy może w ramach tego szkolenia nabrać takich umiejętności? Pani redaktor, szanowni państwo, tak jak wspomniałem, przede wszystkim chęci. Oczywiście na początku są kwalifikacje z WF-u, żeby przede wszystkim uświadomić żołnierzom, na jakim są poziomie z wychowania fizycznego. Tężyzna fizyczna nie jest tutaj potrzebna, ale aczkolwiek średni. Obywatel, który robi coś z sobą na co dzień, jest w stanie sprostać temu szkoleniu. Zapraszamy więc, jeśli ktoś chce pomagać, a przy okazji przeżyć przygodę życia, można się zgłaszać. Tak, serdecznie zapraszam, tak jak już wspomniałem, do wojskowych Komend uzupełnień, na platformę Pułap, do mobilnych zespołów rekrutacyjnych, które funkcjonują na terenie brygady. No i zapraszam na nasze święto, które będzie 29 o godzinie 10 w Bydgoszczy. W 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia generała Elżbiety Zawackiej, a naszym gościem w rozmowie Dnia w Polskim Radiu Pik był pułkownik Krzysztof Stańczyk, dowódca Kujawsko-Pomorskiej Brygady. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Do